Dzień dobry, witajcie na kanale Domowe Pasje Anki i dzisiaj zapraszam Was na pięknie udekorowane stoły wielkanocne. Tylko też od razu z góry powiem, że nie będą to stoły wielkanocne z naszymi sałatkami, jajeczkami, śledzikami, tylko bardziej tutaj skupiłam się na dekoracji stołu wielkanocnego na okres świąt. Więc jeżeli zapraszamy rodzinę czy na obiad, to wtedy cały taki środek stołu możemy sobie przepięknie udekorować. Bo nie oszukujmy się, na wielkanocnym śniadaniu, gdy spotyka się rodzina, spotykamy się ze swoimi najbliższymi, to jednak lubimy biesiadować, lubimy siedzieć przy stole i mamy całe stoły zastawione pysznościami. Tutaj jedynie chodzi o dekoracje. Jestem za tym, żeby te dekoracje przy stole wielkanocnym na śniadaniu, żeby to były drobniejsze takie dekoracje, chyba że mamy przepiękne, wielkie stoły. To czemu nie? To wszystko zależy naprawdę od wielkości, od możliwości, od ilości gości i ile miejsca mamy na stole tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, że czasami dekoracyjne talerzyki robią cały klimat na stole. Talerzyki z zajączkami. Ja mam gładkie talerze. Nie mam talerzy z jakimiś wzorami, więc zawsze wspomagam się dodatkami w postaci żywych kwiatów i oczywiście pisanek. Ja dekoruję jajka, bo uwielbiam porozrzucane jajka na stole pomiędzy bratki. Stawiam wtedy bratki, dużo mam jajek i wtedy też to wygląda przepięknie i do tego obowiązkowo świece. Zawsze mam świece. To jest różnie, raz mniejsze, raz niższe, wyższe. To zależy, na co mam ochotę. I tak jak widzicie, wszędzie zajączki. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o dekoracje, to baranków jest bardzo mało. Ja przyszykuję Wam też film z barankami, bo mam już przygotowany troszkę, bo chciałabym też i baranki tutaj uhonorować, bo jednak naprawdę na tych wszystkich dekoracjach i dekoracyjnych tych zdjęciach i inspiracjach przeważnie są zajączki, ale o barankach też nie zapominajmy. Jest to Wielkanoc, więc baranek też przyjemnie jak jest. Ja zapraszam Was do subskrypcji oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje. Jest mi bardzo miło, że tak szybciutko Was przybywa, więc lecimy do 5000. Na 5000 subskrypcji będę miała dla Was specjalny prezent, więc zrobię dekorację, później ją wylosuję i pojedzie do kogoś z moich subskrybentów, więc na pewno warto. Zachęcam Was, a do tego na kanale macie bardzo dużo przeróżnych filmów z dekoracjami domu, z dekoracjami świątecznymi, więc bardzo serdecznie zapraszam. I zobaczcie, bardzo ładnie stoły wyglądają, gdy jest jednak tej natury troszeczkę, w tych naturalnych takich kolorach, pastele, jasne. Powiem Wam, że te mocne takie kolory, jak tutaj na przykład ten turkus, albo ciemne, są też czasami kraty czarno-białe i w takich mocnych, ciemnych kolorach, to jednak wydaje mi się, że wiosna to jest taka lekkość i te kolory powinny być takie świeżutkie, czyli delikatne, pastelowe, biele, rozbielone takie kolory. Wszystko, co zaczyna kwitnąć na dworzu, też ma takie delikatne kolory. Zobaczcie, że nawet jabłoń jak kwitnie, to jest delikatny taki biało-różowy kolor. Wszystkie wiśnie. Więc ja jestem za jaśniejszą tonacją, jeżeli chodzi o dekorację stołu. Ale to już naprawdę wszystko zależy od tego, jakie mamy wnętrze, jaki styl lubimy, jaki mamy gust. Więc jeżeli lubujemy się w ciemnych dodatkach, to naprawdę można tak przepięknie zaaranżować w ciemnych kolorach całą Wielkanoc, że też będzie przepięknie, przytulnie przede wszystkim. Ja wolę święta Bożego Narodzenia w ciemniejszej tonacji, a Wielkanoc w takiej jaśniejszej.
Ja na razie Wam bardzo dziękuję. Przejrzyjcie sobie, popatrzcie. Może ściągniecie coś do siebie, jakieś pomysły, coś Was zainspiruje. Na pewno bardzo dużo zobaczcie takich podkładek naturalnych pod talerze. Do tego trochę zieleni, skorupki jajek z kwiatuszkami. No to przepięknie wygląda, to już pojawiało się. Pokazywałam Wam te połupane skorupki i przeróżne kwiatuszki w tych skorupkach. Wyglądają bardzo delikatnie i elegancko. Jakby nie było, chociaż połamane jajka, skorupki. Tutaj przepiękne zajączki, więc zostawiam Was. Popatrzcie sobie, poinspirujcie się. Piszcie, jakie Wy lubicie kolory na stole, na Wielkanoc u Was w domu. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, do usłyszenia.